Witajcie kochani, witaj siostro i bracie. Dziś troszkę inaczej, troszkę tak od serca, na spokojnie, świątecznie. Więc kochani, życzę wam z okazji świąt wszystkiego co piękne, dobre, a przede wszystkim światła, rozświetlenia się od wewnątrz przez przyjęcie. Przyjęcie do serca Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego łaski, która się rozlewa w tym czasie bardzo, bardzo mocno. Pamiętajmy, co to jest za czas i dla kogo jest ten czas. Jest to czas, w którym wołamy: Maranata, przyjdź Panie Jezu, przyjdź fizycznie, a Jego przyjście jest coraz bliżej, ale też przyjdź teraz już do naszych serc, działaj przez nas, spraw, byśmy się umniejszali w swoim ego, ale by Twoje światło świeciło coraz mocniej i byśmy umieli się wyrażać przez słowo do naszych najbliższych. Byśmy mogli w te święta obdarzyć ich dobrym słowem, byśmy głosili dobrą nowinę o naszym Panu Jezusie Chrystusie. A gdy przyjmiemy Jego światło, gdy zaczniemy być jak setnik z Kafarnaum z rozdziału 8 Ewangelii według Mateusza. Setnik, którego wiara zdumiała nawet Jezusa, a który prosił z potrzeby serca, nie dla siebie, ale dla swojego sługi. Bo to, co próbowałem przekazać, to jest właśnie miłość, która się wylewa, którą jesteśmy my jako całość i która się wyraża przez dawanie siebie. Każde dobre słowo, każde dobro umacnia nas samych. Umacnia świat zewnętrzny, ale umacnia też naszego ducha, który tym bardziej jaśnieje. Jest tak, że gdy wpuszczamy, pozwalamy, by światło Boże zagościło w nas na stałe, to słychać i czuć. Wtedy mówi dusza do duszy. Wchodzimy do pokoju i nagle zmienia się otoczenie, bo jest tam Duch Boży. Następuje poruszenie w ludzkim duchu. I to jest piękne. I ważne, byśmy o tym pamiętali, przyjmując dobro i dzieląc się nim z innymi. Bo to jest klucz do prawdziwej wolności. I połączony z wiarą jest kluczem do przetrwania w wierze i umocnienia się w niej. Na przekór tym wszystkim złym wieściom, które próbują nas osaczyć i zmienić nasze myślenie. Życzę wam, kochani, by religijność zamieniła się w prawdziwą relację. By każdy rytuał wykonywany bez serca stał się czystym aktem oddania się drugiemu człowiekowi. Ba, nie tylko człowiekowi, ale drugiej istocie, którą dano nam pod opiekę. Bezdomne koty, psy, zwierzęta, rośliny. To wszystko są pozostałości Edenu, którym mamy się opiekować, a o czym zapominamy, traktując to często bezosobowo. A są to istoty również zanurzone w łasce Pana, w miłości, stworzone przez Twórcę do istnienia. To są to istoty, z którymi tak naprawdę jesteśmy zjednoczeni, świadomie czy nie, wiedząc o tym. Ale tak jest. Jesteśmy jednością w Stwórcy, który nas stworzył. A w związku z tym niech ta relacja będzie pięknym aktem służenia wzajemnie. Podawałem przykład jednego drzewa, gdzie jesteśmy niczym liście, każdy taki sam, a inny. Jeden opada szybciej, drugi wolniej. Podobnie jest z nami, jesteśmy też w rodzinach niczym drzewa, stąd często rodowody są właśnie pokazywane na tle drzew. Gdy spojrzymy w ten sposób na siebie podczas Wigilii, gdy usiądziemy do stołu, to miejmy tą świadomość, że nie jesteśmy tu przypadkowo i że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, a wszystkie te zaszłości, animozje rozpłyną się, gdy tylko wrócimy do domu, gdy odpadną łuski z naszych oczu i stopimy się w jedno z sobą. Gdy wyjdą nam na tej drodze nasi najbliżsi, gdy wybiegnie nam kot, wybiegnie pies, którego pożegnaliśmy, gdy przytuli nas dziadek, zobaczymy się znowu z babcią, a wreszcie staniemy w chwale i miłości nieogarniętej miłości naszego Pana. Czyż to nie piękny obraz? I właśnie namiastka tego jest w rodzinach, w rodach,
gdzie pokoleniowe dobro, ale też i rzeczy negatywne ciągną się przez lata, przez wieki. Przebaczmy. Przebaczmy sobie wzajemnie, otwórzmy się na dobro, którego tak teraz brakuje. I nie zapominajmy, że są inni, którzy tego dobra potrzebują. A będzie to bardzo ważne przed Nowym Rokiem i po Nowym Roku, gdy sytuacja się będzie zmieniać zewnętrzna. Ważne o tyle, że my jesteśmy nie z tego świata. My tworzymy już teraz inny świat, Królestwo Bożego Ducha tu na ziemi, w którym możemy być wolni na tyle, na ile damy siebie innym. I to jest zupełnie na przekór temu światu, który każe być bardzo egoistyczny, samolubny i wyniszcza w ten sposób sam siebie. Kochani, życzę wam więc rodzinnego pokoju. Niech ten pokój będzie tak jak to sianko pod stołem. Niech on będzie podstawą relacji i wypowiadanych wzajemnie słów. Niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa dotyka każdego serca. Pozwólmy jej działać, otwórzmy się na nią i stwórzmy prawdziwe relacje z Nim, a przez Niego z sobą wzajemnie. W ten sposób budujmy się każdego dnia. Z Bogiem, kochani. Do usłyszenia. Wesołych świąt!